Reset obywatelski. Witajcie, witajcie po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, czyli na przedmurzu chrześcijaństwa. Program prawdziwy w czasach naniby. Oczkość w głowie. Reset obywatelski. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem. Producentem, sponsorem programu jest Agnieszka Bojda, a realizuje Marcin. No i no, ciągle jeszcze jesteśmy po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa. Niektórzy się martwią, niektórzy się smucą, no ale wiadomo, czy się smucimy, czy martwimy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy w takim położeniu, w jakim jesteśmy. Niektórzy mówią, że leżymy, niektórzy mówią, że w ogóle coś innego jeszcze, ale zobaczymy, co będzie. No, zdarzyło się dużo rzeczy i dzieje się dużo rzeczy na bieżąco, Wiem, że e, lubicie, jest ankieta. E, co miał na myśli e, wicepremier, dodam Jacek Sasin, mówiąc: Jesteśmy normalni. Tak, nikt się nie przesłyszał. Powiedział: Jesteśmy normalni. No i jak zwykle macie do wyboru cztery możliwości. To wiem, że nie jest zbyt dużo, ale myślę, że wyczerpuje mm, z naddatkiem e, myśl biegłą, że tak zażartuję. Pana wicepremiera, a mianowicie co miał na myśli <laughs> wicepremier Jacek Sasin, mówiąc: Jesteśmy normalni. No, nie da się uciec, bo poezja oczywiście będzie dzisiaj. Ja po raz kolejny łapię się na tym, że w zasadzie niczego nie trzeba zmieniać. W poezji sprzed lat, a sprzed wieków też. Czasami coś ingeruje, czasami nie. Tutaj myślę, że wszyscy doskonale będą wiedzieli, bo sytuacja się rozwija dosyć dynamicznie. Ze specjalną dedykacją dla Zenona Laskowika zacytuję fragment poezji no, z ubiegłego wieku, druga połowa XX wieku. A my musimy być silni i zdrowi, choćby na skrobi, choćby na skrobi. My musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Nam polędwica oraz schab nie smakuje tak jak szczaw. No, ci, co mają już są po przedszkolu, to już wiedzą. Ci, co są jeszcze w starszakach, może nie wiedzą. Zacytuję: I tutaj nie, nie ingerowałem w żadne słowo: My musimy być dziś silni i zdrowi, choćby na skrobi, choćby na skrobi. Musimy być dziś mniej pazerni roślinożerni, roślinożerni, nam polędwica oraz schab nie smakuje tak jak szczaw. No i to właśnie tak, jeżeli o takie rzeczy chodzi, ale nie da się uciec od jednej rzeczy, a mianowicie od wizyty wujka Joe, który nawiedził tę część świata. Jakże światły był Marek Magierowski, kiedy jeszcze nie był ambasadorem światłym w USA, tylko doradzał panu Andrzejowi, który wtedy był po raz pierwszy odgrywał rolę prezydenta. Otóż pan Marek Magierowski powiedział wtedy, że śpiący Joe nie wie dokąd przylatuje, nie wie gdzie jest i się potwierdziło. Wszyscy sobie szydzili z pana Marka, a pan Marek swoją miną Sempa w sensie mimiki twarzy, oczywiście nie, nie mówię o tym, że na Sępa coś robi, chociaż jest to takie popularne teraz, że na Sępa robi się różne rzeczy. Otóż z zasępioną miną powiedział, że wujek Joe nie wie, gdzie wylądował. I była ta sama sytuacja. Wujek Joe był na kolacji z żoną i powiedziano mu, że będzie leciał do Polski. No i obudził się w pociągu już w Ukrainie. No i co z tego wyszło? No, wyszło to. Że zrobił się z tego światowy szum, gwar hałas. E, oczywiście w konsekwencji trafił też do Polski, do Warszawy, ale pierwsze, co się przebudził, to był w Kijowie, ciągle jeszcze jest to Ukraina. E, no i do tego zrobiono fantastyczną narrację. E, nie wszystkim się udała narracja, bo niektórzy chcieli coś więcej podnarować, a niektórzy mniej. Okazało się, że śpiący niedźwiedź śpiący wujek, przepraszam, śpiący wujek jest w stanie zrobić w konia, a w zasadzie zrobić na szaro niedźwiedzia brunatnego i wszystkie jego przyboczne skunksy, które tam funkcjonują. Niedźwiedź trochę poryczał, coś tam pomachał, a okazuje się, że nie bym nie chciał zobaczyć wujka Joe, który się obudzi, bo on, jeżeli jest śpiący i takie rzeczy robi, to wyobraźcie sobie, co może robić, jak będzie naprawdę obudzony i machnie jakiegoś tam energizera, energizera albo będzie wiedział, gdzie jest, no to można wtedy rzeczywiście szaleć. No ale co pokazaliśmy w naszym cudownym kraju po, na przedłużu chrześcijaństwa? Mianowicie, że ciągle zachowujemy się jak ci, którym przywieziono perkal i paciorki, czyli duże wzmożenie, każdy na wyścigi Próbował sobie zrobić selfie, ale tam akurat nie można było. Byli fotografowie czy fotografii, fotografowie, na miejscu. I oczywiście, kto mógł na wyścigi biegł i te zdjęcia robił. Co szczególnie zabawnie wygląda w wykonaniu pana Andrzeja, który sprawuje teraz drugi raz jest na funkcji przewodniczącego klasy, czyli prezydenta. Przypomnę tylko, że. Zajęło mu to chyba 30 dni, żeby pogratulować Wujkowi już po wygranej na prezydenta Stanów Zjednoczonych dobrej kampanii, a pogratulowanie, zostania prezydentem po trzech miesiącach. No i pytanie, kto tu jest sleepy? Albo no nie wiem, no pytanie jest, czy kolega Żulczyk nie doszacował, ale to zostawmy może. No i odbyło się tradycyjne dzielenie włosa na czworo. My jesteśmy mistrzami świata w tym, żeby ten kijek pocienkować, i nikt go nie wie potem, jak go pogrubasić. Z tego, co wiem, to się nie da. No ale bądźmy dobrej myśli, ponieważ jesteśmy w takim kraju, jak to któryś z autorów filmu powiedział, w Polsce, czyli nigdzie. Miejmy nadzieję, że może coś z tego będzie wynikało. A wynikało jeszcze wiele z tego, że. Wujek Joe zablokował Warszawę, przejechał się od hotelu do zamku. Ja tylko podziwiam tych Amerykanów za to, że co przyjadą do Warszawy z którymś prezydentem, to któryś z amerykańskich, no chyba jakichś reżyserów, znajdzie taki kadr, o którym myśmy nie śnili, bo można sobie szydzić. Ale kolejny dobry kadr na wystąpienia publiczne, dużo ciekawsze niż na przykład zasłonione kartonami. Pala Samistnikowski. No ale to nie ma czym się zastanawiać. Teraz, jeżeli ktoś śledzi to i kogoś to interesuje, to wyobraźmy sobie oczami wyobraźni, co by było, gdyby był ten drugi. I nie mówię tu o księciu Harem, któremu napisano biografię i rzeczywiście jest to koszmar jakiś. Nie, żebym czytał, ale co to za sztuka recenzować książkę, którą się czytało? Ja recenzuję tą, której nie czytałem. Po prostu muł i wodorosty dno nie wiem, co tam jeszcze może być pudelek, pomponik, kapciuszek, kozaczek, mydełko, fa i wszystko, co tam jeszcze da się zrobić. Nie ma szamponu, który by. Siwizny likwidował, tylko na, na wszystko na rudo to leci. No i obóz rządowy mówię jak to fantastycznie się współpracuje z wujkiem Joe, no bo wujek poprzedni jakoś sobie nie dał rady. Ale czekają, bo może się okazać, że za półtora roku wujkowie się zmienią i wtedy będą może śpiewali inaczej. Pojawia się bardzo mocne pytanie filozoficzne, ja jeszcze tak próbuję zdefiniować, ale próbuję to zapisać, że dwa nazwiska mocno zaczynają funkcjonować w przestrzeni publicznej po prawej stronie sceny politycznej, a mianowicie Bielan i Czarnek. I teraz wywód logiczny jest taki, który jest do końca, jeszcze nielogiczny, bo nie dopracowałem. Bielan to Czarnek, a Czarnek to nie Bielan. To jest pewne. I mam pytanie końcowe, tylko brakuje mi jeszcze łącznika. Kto pierwszy odwali polityczną kitę? Czy da się wybielić czarnka, czy jeszcze bardziej poczernić bielana, no bo tam w tle są te wielkie pieniądze. To za chwilę do tego przejdę, ale jeszcze nie wolno zostawić tego tak. O sobie, a mianowicie Villa Plus, czyli taki program no, sztandarowy, sztandarowy tej formacji sępów, która teraz krąży nad naszą umęczoną ojczyzną. Otóż Villa Plus przekształca się pomału, czyli jest to przechwycony pomysł, na cele plus. To z kolei Donald T. wymyślił coś takiego, że cela plus to też jest jakiś plus. Oczywiście poznajomości mogą być cele z widokiem na jezioro, cele z widokiem na ogród oraz cele z widokiem na nic, na przykład na inną celę. I to też jest coś, co poruszyło serce i umysły prawej strony politycznej. Wyobraźnie to sępy mają niezłą. A do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że po, po tej willi plus, gdzie to cela plus się pojawiła i to naprawdę można spróbować bardzo ładnie sobie to wyobrazić, może trzeba dać taki program budowa więzień na wynajem, bo Podobno brakuje miejsca odosobnienia. No mamy trochę stadionów z euro 2012, ale to nie jest dobry kierunek, bo to się zawsze źle kojarzy. W związku z tym nie idźmy tą drogą. Jak to mówił Aleksander K. Na temat Ludwika D i jego saby. W związku z tym myślę, że cela na wynajem mogłaby się sprawdzić i myślę, że byłoby dużo chętnych do budowy takich właśnie, takich właśnie więzień. No dobrze, no to coś, co, od czego zacząłem cytatem, nawiązując do tego niebywałe wręcz poruszenie od dwóch tygodni, ale nadal to dzisiaj trwa, wywołała kwestia kotleta. Czyli kompletny kotlet, chociaż w oryginale jest kompletny klops. Mięsożerccy zaczęli się fotografować. Nie wyglądało to na selfie, tylko jakiś drugi mięsożerca musiał to robić. Słynne ujęcia z kotletem ja i kotlet, prawda, kotlet i ja. Wysmażony bewsztyk z widelcem oraz jak zjeść pałeczkami na przykład kurczaka po szeczuańsku. No oszaleli, oszaleli chłopaki z Solidarnej Polski, ale już namieszali. Oczywiście czego się nie dotknął, to koncertowo, to z pierniczą. Była świńska górka i wszyscy o tym mówili, od czasów jeszcze nie odwołano Ewangelia L. I coś okazało? Że mięso podrożało, podróżało, wystrzeliło w górę. Producenci załamują ręce, ponieważ robią ich w bolo ci, co mają supermarkety. A wiadomo, że są to supermarkety niepolskie. Nie wiem, czy się niemiecki jakiś ostał w sensie supermarketu, bo sklepy są, ale widziałem, że ten tam na R chyba się wycofał. Ktoś tam jeszcze się wycofał. Na jakąś inną literę walczą Francuzi ewidentnie którzy no, jedzą mięso, jedzą mięso, ale też jedzą owoce morza, co się w Polsce nie przyjmie prawdopodobnie, bo ani owoców, ani morza, chociaż owoców brakuje w Great Britain. Okazuje się, że uboczny skutek Brexitu to jest niestety skazane właśnie na steki, na te wszystkie winersznycle i inne dodatki, które tam są, bo nie można zjeść ani pomidora, mimo że był rasowany tak, że był w stanie wytrzymać w lodówce około trzech miesięcy w takim samym stanie, czy nawet czterech. Rzodkiewka, sałata, jest niesamowity deficyt pietruszki, na przykład takie sformułowanie walczymy o pietruszkę, to znaczy zupełnie coś innego niż kiedyś znaczyło. Jeśli to było walczymy o nic, a teraz walczymy o pietruszkę, no to prawie jest tak jak złoto jaszczębia, nie no moje rzeczy jeszcze. jest oczywiście u to złoto, ale warzywa tutaj, owoce zaczynają być w, w, w awangardzie produktów różnych, natomiast jeżeli tak dalej będzie się to zwijało, no to może należałoby zakazać jednak, ta Zjednoczona, że tak zażartuje, Prawica, że tak zażartuje, powinna się zastanowić, czy ruszać jakikolwiek temat, chyba że chce się go koncertowo spieprzyć. Koniec cytatu. Ale brak pomidorów w Wielkiej Brytanii spowodował odpływ widzów z teatrów, szczególnie tych bulwarowych, nie wiem dlaczego, bo jajka są ciągle dostępne. Oczywiście są klasyfikowane tam od jednego do iluś, ale myślę, że wyrażanie uczuć może być klasą najniższą. To nie jest tam żaden wielki problem. Pytanie jest takie, że to mięso chyba zalało jednak mózgi i zapchało tętnicę, czyli zdrowe nie jest, bo wypowiedział się był łaskaw na ten temat prezes Polski po tej stronie przedmurza chrześcijańskiego które wygadywał jak zwykle różne kocopały. Myślę, że sam też o tym mięsie niewiele wie, ale skoro nie kupuje ani rzodkiewki, ani marchewki, a do sklepu chodzi raz na 15 lat i ma 200 stówy w ręce i chce kupić dwie kajzerki, to myślę, że też nie wie, ile kosztuje na przykład schabowy z kością, schabowy bez kości, bitki wołowe, wątróbka czy podroby na przykład inne, zresztą całkiem Całkiem smaczne są po niektóre. No ale być może będzie to temat do kampanii wyborczej, że nie oddamy ani schabowego, albo nie wiem, żywcem nas nie wezmą, a nie, to jest inna reklama czegoś innego. Ale afera jak nic, absolutnie wisi w powietrzu, że ile tych kilogramów mięsa, już niemowlaki są też przekonywane, żeby jednak nie zostały wegetarianami, no, ale to jest chyba jednak przeciwskuteczne, dlatego że większość Polaków, mimo że spożycie mięsa spadło ewidentnie, teraz może się okazać, że na złość prawicy, czy na złość lewicy, czy pozostałym rządzący sobie te arterie zapchają jakimś niezdrowym, niezdrowym mięsem. Oczywiście na tym spotkaniu z, ze śpiącym wujkiem. Była cała masa nieśpiących innych ludzi. Największe zdziwienie na twarzy, no tak można powiedzieć, na twarzy, miał prezes Polski, który po pierwsze był bardzo zdziwiony, że jest 13 razy mniej ochrony niż u niego pod domem, a przyjechał jednak przedstawiciel największego mocarstwa na świecie, przynajmniej ciągle jeszcze, i był bardzo zdziwiony. A po drugie, był zdziwiony, że nic nie zrozumiał i wolał dla bezpieczeństwa powiedzieć, że nic nie powiedział. Ale ja myślę, że tam zostało zdanie urwane i wyrwane z kontekstu, jak to zwykle bywa, że prawdopodobnie panu prezesowi Polski chodziło o to, że nic nie powiedział, dlaczego tak mało na przykład ochrony, bo nic nie powiedział, kiedy może jeszcze raz przyjechać, albo nic nie powiedział, kiedy coś tam. To zdanie jest niedokończone. W związku z tym ja bym się tutaj nie, nad panem prezesem jakoś strasznie nie. Pastwił, ale rzeczywiście to, że tyle ochrony było, a może być więcej i bardziej efektownie, no to już wiemy, że tak może być. W dowolnym miejscu nagromadzenie tych blaszanych samochodów biało srebrny nie, srebrno-niebieskich jest rzeczywiście na Żoli No ale się uczynił Żoli Bożu temu miastu. Można tak to oczywiście też spuentować. I coś, co myślę, że zostanie z nami już do wyborów, przynajmniej jeżeli takowe będą miały miejsce w tym roku, a mianowicie fantastyczny rozwój Orlenu. To jest taka, taki koncert mediowy, który wydaje gazety lokalne różne, sponsoruje telewizję rządową no i też ma. Dużo hot dogów w tych miejscach, gdzie są takie budki, sprzedaje kawę, gumisie, ostatnio też można było zobaczyć tam kwiaty i inne rzeczy i taka drobna działalność uboczna, paliwo zdaje się też sprzedawać i co ciekawe rządzący doszli do takiego już momentu, ja pomijam już pana Mateusza M., który już inaczej nie będzie w stanie funkcjonować, dlatego że to mu się już, ta trudka mu się przelała. Ja mówiłem ostatnio o tym ukąszeniu muchy C.C., że czasami się ktoś budzi i jest już wyleczony, a niektórzy budzą się i z krzykiem biegną w dżunglę, żeby odwalić kitę. I myślę, że będziemy świadkami jednak tego drugiego zdarzenia, kiedy Mateusz M. w dżunglę się udawszy. Nawet jeżeli teraz by ogłoszono coś, co byłoby Świętną prawdą, tylko prawdą i nawet G-prawdą, to i tak już nikt tego nikt nie uwierzy. Zestaw pojęciowy został zburzony, zdruzgotany, zmaltretowany i co tylko tam jest najgorszego, pojęcia zamieniły swoje znaczenia. I teraz konia z rzędem albo konia z rządem, temu kto odgadnie, co, na, co poeta miał na myśli, mówiąc to, a nie coś innego. Stąd ta ankieta dzisiaj poety Sasina. Ale rzeczywiście nie ma żadnej prawdy. Prawda nie istnieje. Prawda nie leży tam, gdzie leży. Prawda nie leży po środku. I w zasadzie wszystko sprawdza się do G-prawda. I myślę, że ksiądz profesor Tischner, którego uwielbiam, no, obraca się jak szybki baran na rożnie w tej trumnie, ponieważ została tylko głów do prawda. I to jest przerażające. Już skoro jesteśmy przy tematach przedmurza chrześcijaństwa, to trwa systematyczne wymazywanie imienia, dobrego chyba imienia tak miało być, Żona Pola II Świętego, w czym czynnie uczestniczą jego nominaci od arcybiskupa na jod, oni, jak men black, powinni mieć J, ten jak się to nazywa, ten od radia, yy, No, R, tak? Yy, I parę jeszcze jest tam innych. Otóż, yy, jeżeli chodzi o arcybiskupy yy, J, to yy, poziom kocopałów jest już yy, taki, że jeden kocopał do, dogania drugiego kocopała i już go dubluje. I to jest wyższa forma, mi się to też podoba, że można zdublować swoje głupoty. Następną głupotą. Przeważnie, jedna głupota nie dościga drugiej, a tutaj proszę bardzo, da się to zrobić i Jay z Krakowa robi wszystko co może. No, pojawiła się książka po włosku na razie: Jak to z żonem Polem drugim było. Próbował go bronić Adam M z polskiej wersji: Colliera de la Serra. Ale ponieważ bronił coś, czego jeszcze wszyscy wcześniej nie czytali, to obrona wyszła kiepsko. To jest trochę tak jak z łaskawieniem Wąsika i Kamińskiego przed skazaniem. No skoro ich uwolniono, czy tam jak to się nazywało, ułaskawiono, to znaczy, że byli winni, no bo ułaskawia się winnych. A oni jeszcze nawet nie byli skazani, czyli oni czują się niewinni, chociaż zostali łaskawieni. No ale jak to popatrzymy na Andrzeja D, który sprawuje funkcję przewodniczącego klasy, to no, przestał jeść kredę, to tyle można rzeczywiście powiedzieć. Wprawdzie jeszcze ma usta usmarowane tą kredą, ale już mu się wydaje, że przeszedł na, do sekcji gryzienia gąbki i to z wodą, nie słuchaj. Bo podsunął mu to właśnie wujek Joe. Co nie zmienia faktu, że w tej piosence playboy jedzący kredę oraz dziewice, że tak zażartuje, czekające na sygnał, no to Andrzej D tutaj też się pogubił, ponieważ bardzo chciał być taki jak wujek Joe, ale ja bym zalecał panu Andrzejowi, żeby raczej szukał na tej osi tego Slippy bardziej niż tego właśnie Eungry, ponieważ wyskoczył tam jak ten Flip czy Filip z Konopi i pochwalił żołnierzy rosyjskich za dzielność i odwagę. Ja myślę, że to jest jednak pokłosie czterech pancernych i Sabaki oraz Hansa klosa, którego znaliśmy jako Janka. To też jest ważne. No i pan Andrzej rzeczywiście pobyt na natach nic nie dał. Podkręcił się. Zabawne było patrzeć, jak szef protokołu wujka Stebiego próbuje go wygonić z tej mównicy, aż pojawiła się pani z odkurzaczem Zelmer i pan ze ścierką wielokrotnego użytku i musiał Andrzej opuścić teren do występowania. Niemniej jednak zostawił po sobie fatalne Wrażenie. E, oczywiście m, wszystkie pochwały na temat e, Andrzeja D e, są dosyć zabawne, dlatego że, m, gdyby nie były tak tragiczne, oczywiście, dlatego że e, kamień raz wyciągnięty z pewnej góry, nie da się go wpasować w to samo miejsce, dokładnie w tym samym miejscu. Szczególnie, że lawina ruszyła. E, ja już o tym mówiłem ostatnio, ale e, na razie zapadła cisza nad tą trumną ponieważ w tej trumnie jest cały zestaw, że tak zażartuję, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekali, żeby w szybkim tempie rozpatrzyć ustawę małe dziecko niekonstytucyjną, no ale będą się teraz zastanawiać, jak się tu zebrać. Ponieważ część uważa, że magister jest przewodniczącą, a nie część uważa, że magister nie jest przewodniczącą. Natomiast ta część, która uważa, że nie jest, jest większa, a ponieważ tylko ona może zwołać, bo jeszcze nikogo innego nie zwołano, nie, nie mianowano. W związku z tym, no, jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się sytuacja w tym bagnie, bo mm, rysuje się wyraźny podział na wiele, wiele bagien różnych, w bagnach pisowskich. Już jest gotowana smoła, skrzeg żaby oraz ucho nietoperza. I każdy próbuje się jakoś do tego przymierzyć. I to, o czym wspomniałem na początku, wszystkie drogi i wszystkie czarne myśli prowadzą do Bielana. I Bielan nie zostanie Bielanką na tym pochodzie, tam majowym, gdzie się sypie te kwiaty pod nogi tych tamtych pedofilów, zdaje się, niektórych. Ale dobrze. Rozumiem jeszcze, że jeżeli chodzi o tematy przedmurza chrześcijaństwa, spektakularną porażkę, wiem co mówię, powtórzę, spektakularną porażkę odniósł tandem Ordo Juris i nie chodzi tym razem o pożądanie żony bliźniego swego oraz wszystkich rzeczy, które jego są, tylko przeprowadzono ankietę, a w zasadzie nie ankietę, tylko taki sondaż wśród Polaków. Starannie wybranych, czyli takich, którzy byliby za, czy jesteś za ankietą w sprawie aborcji. No i niestety, dla Ordo Juris, niestety dla Polaków, albo odwrotnie, w badaniu wyszło, że 50% jest absolutnie za aborcją, a 21% w szczególnych wypadkach, czyli 70% ponad, będzie w ankiecie głosowało za aborcją. W związku z tym ani Ordo, ani Juris. Chyba, że rzeczywiście jakiś jurys tam się znajdzie i zarządzi. Czyli odwrót na całej linii, tym bardziej wzrośnie ciśnienie, bo skoro ciśnienie, no to oczywiście omówiłem trochę o tym ojcu J. To powiem teraz o agencie R, który za udostępnienie streamingu myszy dostaje pół bańki od, że tak zażartuje Zjednoczonej, że tak zażartuje Prawicy. Czyli cały czas jesteśmy w oparach hasła nie patrz dal, wal po szmal. W zasadzie opadły maski, pozy, miny, łuski, przekrwione łapska, przekrwione oczy i duże łapska bez obciętych paznokci. Sięgają po co tylko się da. I jeżeli ktoś nie rozumiał literatury, to teraz rozumie ją bardzo dobrze. Szarpajmy jadło na szczępy, na szczępy. w zasadzie. Jakbym to był w NBP, to bym powiedział na szczępy. Niechaj nagie świecą kości. Pytanie, czyje kości się ostaną? Chociaż znając pomysłowość niektórych działaczy, że tak zażartuje prawej strony sceny politycznej, no to te kości też przełapią na mączkę, czy na proszek świętego, Żona Pola II i też będą go sprzedawać w stupkach, plasterkach, nie wiem, do użytku wewnętrznego, zewnętrznego, czy nie jeszcze jakiego. No dobrze, ale ponieważ mam jeszcze mnóstwo rzeczy do omówienia, to teraz zrobimy sobie taki mały wtrend muzyczny. To jest reset obywatelski. Oczko w głowie, ja jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest program prawdziwy w czasach na niby. Wspomagajcie nas na bądźcie z nami, dzięki Wam nadajemy i zobaczymy się za chwilę, teraz trochę ubu-dubu. Witam panów, witam panie, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Jesteśmy w trakcie programu Oczkość w Głowie. Program prawdziwy w czasach na niby Reset Obywatelski. Witam serdecznie. No, cóż powiedzieć, cóż powiedzieć, resetować się czasami trzeba. Rzeczy jest bardzo dużo. Najświeższa informacja jest taka, że powiedziała się pani magister Przyłębska, chyba słuchała pierwszej części naszego programu, ponieważ stwierdziła, że w sprawie rozpatrzenia tej niekonstytucyjnej ustawy, już został nadany bieg, ja już się boję, co to znaczy bieg, skoro kolega Sasin używa słowa jesteśmy normalni. Ale wypowiedziała się, że został nadany bieg w sprawie, a ponieważ sprawa musi być rozpatrzona w pełnym składzie, no to przypomina to jednak wrzucenie granatu do Szamba, bo może się okazać, że jak szybko się rozpaczy, tę sprawę, to będzie jeszcze lepiej, co być. Możemy zobaczyć wyniki na półmetku ankiet. Co miał na myśli Jacek Sasin, mówiąc, jesteśmy normalni? Najmniej poczucie humoru, może żartował, kłamał 22%, marzył 30%, a 39% stwierdza, że nie wiedział, co mówi. No, tak, to może oczywiście coś z tego wynikać. Rzecz, która Zawładnęła też w, w, od dzisiaj i będzie pewnie przez najbliższe miesiące dalej się tego trzymała, a mianowicie Orlen. Orlen, Orlen. Tak jak już mówiliśmy, koncern medialny czy mediowy, wydający gazety, sponsorujący telewizje różne. Otóż em, Orlen, muszę zachować trochę powagi. Cały czas kupuje ropę z Rosji. Cały czas. A jest marzec, za chwilę, za dwa dni, jest marzec 2023 roku, i to jest ta klasyka gatunku propagandy. To jak nas robią, w... nie powiem w co, bo żałuję, żeby to, to, zwierzę, to zwierzę w to tutaj zamieszać, My nie wiem co z tego będzie. Ono mianowicie, jak gdyby nigdy nic, 50 miliardów. Złoty został wydane od czasu, kiedy krzyczał kolega bliźniak, bo i są podobnie bardzo nie zwrócił się uwagę, że jak założą dwie białe koszule wyprane w tym samym proszku, to i o Bajtek, i o Rany Morawiecki wyglądają dokładnie tak samo. Poza tym jeden nie wie, co mówi, drugi nie wie, gdzie jest. Natomiast kręcą te lody po prostu jak tylko mogą. No i teraz. Ponieważ tak bardzo chciał Mateusz M. żeby nałożyć to embargo na, na rosyjską ropę, a ta zła Europa się nie zgodziła, żeby rociąg przyjaźń wyciąć tak jak Nord Stream 1 i 2, chociaż podobno pod wodą łatwiej się to wysadza, ale psuje. To okazało się, że ulitował się nad nimi Władimir Putin, bądź któraś wersja, która jest, z niego została, bo też są plotki na ten temat różne, czy to on, czy nie on. A patrząc na kilka filmów, ilu Adolfów, Hitlerów rozpętało drugą wojnę światową, ile przeżyło, a ile się urodziło w Argentynie po wojnie, to można śmiało założyć, że to już jest tak, jak z ciałem Lenina w tym, chciałem powiedzieć w krematorium, a to chyba w tym, jak się to w sanktuarium przy Placu Czerwonym, czy na Placu Czerwonym przy Czerwonym Murze, że kolejna wersja leży tam, bo poprzednia wyschła, to teraz któryś z Władimirów Putinów poszedł na rękę naszemu rządowi i pomógł wprowadzić embargo, czyli zakręcił rurociąg przyjaźń. No oficjalna wersja jest taka, że śruby przerdzewiały i należało to zakonserwować, a ponieważ jest embargo na smary oraz na śruby przede wszystkim z Chin, no to nie ma jak tego robić, to trzeba było to zakręcić, co też nie było takie proste, bo po zakręceniu na się ulatniał, ten, ta ropa się wylewała, czyli trzeba było szmatami to jakoś uszczelnić. I de facto od dzisiaj jest nałożone embargo. Czyli któraś wersja Władimira nałożyła na siebie embargo, żeby ropy nie wysyłać. Co nie zmienia faktu, że właśnie do Polski wpływa tankowiec. 30 milionów ton ropy zamówionej w styczniu dopłynęło jakimś cudem. Do Polski, i dobrze, że mamy ten Bałtyk, i w ogóle, i tak dalej. Rany boskie, że tak powiem, no ludzie. Ja rozumiem, że można być naiwnym. Ja jestem, bardzo często jestem naiwny, ale no zaczynam się niepokoić o stan mojego zdrowia. Bo nie wiem, to jest zły czas narzucanie picia, zły czas na rzucanie palenia, zły czas narzucanie narkotyków, zły czas narzucanie dopalaczy, zły czas narzucanie kawy. W zasadzie to jest zły czas. Bo po prostu człowiek by wszystko rzucił w diabły i wyjechał w Bieszczady, ale nie wiadomo, czy w Bieszczadach nie spotka się jakaś działka z inną działką, bo przecież żona Mateusza M cały czas jest czynna jako inny szatan. Zresztą to też jest ciekawe, że ten model, że kobiety mafii był taki kiedyś film, że tak zażartuję reżysera, Patryka Wegi, no i rzeczywiście tam było pokazane, jak to w tym Pruszkowie było, jak mężczyźni, którzy byli mafiozami poszli siedzieć i żeby to jakoś tak to zagospodarować, to kobiety się tym zaczęły zajmować. No i... Ja nic nie, nie, nie sugeruję, ale no, jakieś analogie można z tego rzeczywiście wyciągnąć. Najbardziej zabawna i smutna konstatacja to jest jeden z bliźniaków Orlenowskich, czyli Daniel, ze zebrającą szczerością powiedział, że tak, Orlen fantastycznie zarobił w zeszłym roku kupę szmalu na nas, ponieważ miał tanią ropę z Rosji, a sprzedawał ją jako drogą z... Z Arabii Saudyjskiej czy z Norwegii. No po prostu PRL, w tak, bis. To w ogóle historia wraca jako farsa. Tylko opakowania zastępcze trzeba wprowadzić i to wszystko się odbywa. Co ciekawe, jedną częścią tego rurociągu, gdzie te jeszcze nity nie popuszczały, do Orbana, czyli tak trochę jakby z mapą i w lewo, do Mola, płynie ropa cały czas. To jest zastanawiające, oczywiście, no ale wiemy, wiemy, na czym to polega. Wracając jeszcze do tego Bidena, bo zapomniałem, ale jakoś się to nie przebiło. Pamiętamy, że jak w Berlinie był, znaczy nie pamiętamy, tylko wiem, niektórzy może pamiętają, ale ja nie pamiętam, tylko znam z, z odtworzenia, przybył JFK, czyli John Fitzgerald Kennedy w 1962 roku i powiedział, że ich bin ein Berliner, to był taki bomba, który wszyscy zapamiętali, ale ci, co nie znają niemieckiego, nie wiedzieli, że powiedział jestem pączkiem. No to tutaj, że u Bajdena czegoś takiego nie było, że to wszystko takie gładkie, śliskie. Otóż on powiedział fantastyczną rzecz, że do tej pory Rosja próbowała finlandyzować różne kraje, czyli podporządkować sobie, a w tej chwili następuje NATOizacja Finlandii i Szwecji. Natoizacja. Nie Finlandyzacja, tylko Natoizacja. Ale zdaje się, że przekroczyły to, przekroczyło to z, z zasięgi pojmowania tłumaczy, bo wszyscy się czepiają tych tłumaczy. Rzeczywiście tłumaczenie z amerykańskiego na angielski z angielskiego na polski jest dosyć trudne, no ale trudno. Się bierze ludzi po, z certyfikatem brytyjskim, a nie z Ohio albo z Kentucky, to takie są właśnie później różne m, dziwne rzeczy się, się tworzą. E, ktoś mi napisał, żeby jeszcze raz, e, poezja, tak oczywiście e, e, z pozdrowieniami z, dla Zenona Laskowika. E, poezja jeden do jednego, druga połowa XX wieku. E, bo my musimy być silni i zdrowi, choćby na skrobi, choćby na skrobi, bo my musimy być dziś mniej pazerni, roślinożerni, roślinożerni. Nam polędwica oraz schab nie smakuje tak jak Szczaw. I to jest koniec cytatu, to jest refren tej, tej piosenki, którą wykonał Laskowiki, kabaret tej i też Bogdan Smoleń. No ale Panie Zydonie, rozumiem, że odżywia się, się Pan zdrowo nie kotletami, tylko właśnie tym szczawiem, chociaż dużo ołowi podoba jest w szczawiu, w związku z tym nie wiadomo, co tu jeść? A z drugiej strony, ponieważ ciasnota umysłowa się rozszerza coraz bardziej, to można się zastanowić, czy co z tego mało wysmażonego steka, czy tam średnio wysmażonego, czy bardzo wysmażonego, skoro nie będzie czym oddychać, ani nie będzie czystej wody. Rzecz, która powstaje, i tutaj bardzo wszystkich, wszystkie panie, wszystkich Panów proszę o, o pomoc, powstaje lista stu najbogatszych pisowców. I ona jest w trakcie tworzenia, ponieważ bardzo trudno jest nie tyle dotrzeć do tych różnych capca-rabca, -ca, bo tam się dociera, tylko to się zmienia codziennie. To znaczy, a to się okazuje właśnie, że Narodowe, Badań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zresztą bardzo śmieszne nazwa w tym kontekście jeszcze tam się tym Żelem wysmarowało i tam za ileś tych tysięcy milionów i tak dalej. Jeżeli możecie zacząć tworzyć taką listę z tu najbogatszych pisowców, yy, chociażby w przybliżeniu, yy, Pan Prezes powiedział, że się nie obrazi, że nie będzie na pierwszym miejscu, ponieważ do polityki nie idzie się dla pieniędzy małych, yy, i on się zastanawia, czy by się nie wycofać ze swoimi 50 milionami, yy, emeryturą, pensją posła. Oraz jeszcze kiedyś tam od tych wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Ale rzeczywiście ewidentnie widać, że pan prezes Kaczyński do polityki nie poszedł dla pieniędzy małych, a ponieważ są lepsi, są zdolniejsi. Oni są dlatego lepsi, że są gorsi, ale no, to jest taka właśnie logika. Ktoś zapytał, czy można już mówić, że Ordo Juris jest finansowane przez Rosję. Nie wiem czy już można to mówić, no ale jakby ktoś wiedział, czy można mówić, że Ordo Jurys jest finansowane przez Rosję, to niech da znać, bo coś tego by było. No i teraz trochę wielkiego świata i ja tutaj nie mówię oczywiście o, o tym Vitrumie, który się tam odbył przy zamku królewskim, tylko Chińczycy wkraczają do akcji, mają świetny pomysł, czyli chcieliby, żeby Ukraina rzuciła ręcznikiem na ring i wycofała się do swojego narożnika, zostawiając rękawice, kask oraz wiadro do spływania. Myślę, że to jest dosyć chiński pomysł, czyli kiepski pomysł, ale Chińczycy mają tutaj pewną zakuskę, żeby zrobić z Rosjan przekąskę. Pytanie jest takie, czy jeżeli Chińczycy rzeczywiście włączą się do, do wojny po stronie, czy będą wspierać Któregoś z Putinów, który tam funkcjonuje, czy będą to wyroby chińskie? Bo to jest dosyć istotne, znaczy, one chińskie może i będą, rzeczywiście, ale jest kilka kategorii wyrobów chińskich. Czyli identyczne jak naturalne, niedziałające, identyczne jak naturalne, słabo działające, identyczne jak naturalne, no nie najgorzej działające, identyczne jak naturalne, tak samo działające oraz kompletnie inne niż naturalne, nie działające. kompletnie inne niż naturalne, trochę działające, kompletnie inne naturalne, dobrze działające i kompletnie inne niż naturalne, świetnie działające. I to ma istotne znaczenie, czy taki dron. Czy taki czołg, czy co tam jeszcze chiński wachlarz bojowy zostanie użyty. No bo jak wiemy, cokolwiek mnie powiedzieć, to początki zawsze były tandetne i ta tandeta zresztą dalej funkcjonuje. Chociaż oczywiście każdy się boi dotknąć tego chińskiego smoka, bo nuż Widelec już naładował sobie tym gazem. Te usta i zionie ogniem na przykład. Ale fakt jest faktem, że Chińczycy jeszcze się nie włączyli. Kolejny z Putinów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, to jest dosyć istotne. Natomiast wśród Zjednoczonej, że tak zażartuje prawicy, panuje przekonanie, że w zasadzie się już wszystko odbyło, jesteśmy świetni, to my pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy Przetrwać, bo tam jakieś samorządy czy tam jakieś Polacy to tylko przeszkadzali, a chodzi głównie o system. I jeszcze personalia, które zawsze jakoś tak dotykają ja nie chcę nikogo personalnie oceniać, ale pojawili się w przestrzeni publicznej z wysyp rzeczników bądź byłych rzeczników prawa i sprawiedliwości, i co jeden to ciekawszy to jest kłopot, dlatego że w momencie, kiedy się nie zna innego życia, no to po prostu się jest takim, jaki jest. Jeżeli ktoś się urodził w Zoo, no to nie wie po co mu te duże łapy, żeby chodzić przez pustynię, żeby się nie zapadać w piasku i żeby tam w tym garbie mieć whisky and cola, czy, czy soda, czy co tam jeszcze przyjdzie do głowy. No i właśnie jest pan Fogiel, jest pan, przepraszam, zapomniałem. Nazwiska, ale Bochenek, który przeszedł bardzo długą drogę. Jest jeszcze pan Müller. Czyli w zasadzie dwa do jednego niepolsko brzmiące nazwiska, ale to dlatego mówię, że oni się tego czepiają, a nie żebym się czepiał. I pytanie jest takie jak można? No to jakby ktoś chciał wiedzieć, no to właśnie tak można. No tutaj sytuacja jest dosyć prosta, oczywista, jasna i klarowna. Kłamstwo to nowa prawda. Nic się nie da z tego zrobić, na tym to na tym wszystkim polega. Trwa też akcja, i tutaj wszystkich Państwa uczulam, i wszystkie panie, i wszystkich panów serdecznie. Propaganda działa w bardzo ciekawy sposób, bo z punktu widzenia naukowego jest to ciekawe, że kiedy pojawia się coś, co się przykleja do. Z jedno, z, 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 z Zjednoczonej prawicy, to natychmiast jest wyprowadzana kontrakcja na, 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 na najczęściej jednym skrzydłem, czyli CBA. Mm, I coś tam się robi, żeby przykryć to, co się tam zadziało. Jeżeli afera NCBIR, tak, Orlenu, węgla, stali, pieców markanowskich i wszystkie inne rzeczy, będzie się w takim tempie. To myślę, panie prezesie, i zwracam się tu z osobistym apelem do pana prezesa Sławkaczyńskiego, że nie dacie rady. Nie dacie rady. Nie macie tylu sasinów, nie macie tylu morawieckich. W ogóle pan nikogo nie ma, chciałem panu powiedzieć, że albo róbcie szybciej te wybory, albo ich zakażcie w ogóle, bo to nie ma sensu. Poza tym jest dużo niezadowolonych działaczy, którzy nie mają co drapać poza sobie na głowie palcem albo o ścianę i ważne jest, żeby to jakoś ogarnąć i bardzo smutna rzecz dla mnie, a mianowicie Jacek Kurski wybitny propagandzista i wątpliwej proweniencji dyrektor telewizji prezes telewizji, który wyjechał na saksy z żoną, wyjechali, żeby trochę zarobić i już poziom spadł. Ja wprawdzie tego nie oglądam, ale słyszałem, bo zresztą co to za sztuka, zrecenzować coś, co się widziało czy czytało, że drastycznie, chociaż to jest wydaje się niemożliwe, obniżył się poziom wysyłania naszych eksportowych towarów na Eurowizję. No nie wiem, jeżeli Pan coś może jeszcze zrobić. Ja bym zrobił może reasumpcję tego koncertu, który podobno się odbył i podobno zburzył wielką część elektoratu że to tak, tak dalej być nie będzie jeżeli na takich polach oddajecie dajecie po tyłach no to może być z tego wielki kłopot oczywiście jest kilka rzeczy jeszcze które mogą wpłynąć na to czy na, na coś jeszcze innego natomiast zaczyna się wielkie szukanie małych łódek bo na dużej łodzi miejsca są zajęte podobno Będą organizowane też tego typu konkursy, takie preselekcje, gdzie będą i śpiewy, i tańce, i co tam kto jeszcze potrafi zrobić, na numery miejsc na listach. To jest <coughs> podobno pomysł nowej, e, młodych ludzi z PiSu e, i Solidarnej Polski, żeby jednak odbywały się koncerty e, najpierw powiatowe albo gminne, później powiatowe, a później wojewódzkie. Kto na tej liście, na którym miejscu będzie. No, bo tam gdzie pan prezes zdecyduje, to oczywiście będzie. Natomiast być może są jakieś na przykład miejsca, nie wiem, biorące to jest oczywiste, są niebiorące, to jest oczywiste, i może są jakieś miejsca, gdzie można by dziką kartę dostać, na przykład, co by pasowało zresztą do, do całej tej formacji. No, jeżeli chodzi o podsumowanie tego wszystkiego. No, to cały czas jest to pytanie, które jest podstawowe, czyli nieważne status quo, ważne quo vadis, a PiS posługuje się wręcz odwrotną sytuacją, czyli ważne status quo, nieważne quo vadis. I skoro tak sięgamy do tych różnych właśnie literatury, no to warto by, warto by poczytać, zobaczyć, co się co się tam dzieje. No i cóż, dobro narodowe, czyli skoki narciarskie. No się narażę teraz, ja wiem, że się narażę, ale powiem szczerze, nie bardzo wiadomo, o co tam chodzi. Można kochać Piotra Żyłę za jego wdzięk i bezpretensjonalność, natomiast jakoś to tak dziwnie wygląda. No ale być może na tym to polega, że zapomniano rozdać jakieś lekarstwa na pewnych oddziałach i wtedy wysyp jest taki, jaki jest, ale myślę, że tu się naraziłem, jednak sam też nie czuję się ostatnio zbyt, nie chcę powiedzieć jak sasin, ale, ale różnie, różnie, o tym, różnie o tym bywa. Dobrze, i teraz jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to jest pytanie, Dziś pytanie, dziś odpowiedź, a mianowicie ponieważ pan Jarosław Kaczyński wypowiedział się na temat mięsa, to Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, odpowiedział mu listem otwartym, że absolutnie jeść można co się chce, ubrania nosić jakie się chce i jeździć na razie tym, czym się chce. W związku z tym mamy naprawdę poważne sprawy w naszym kraju i jak widać, poważni ludzie za poważne sprawy się zabrali. W związku z tym mam nadzieję, że dacie radę, że wytrzymacie to wszystko, że nie dacie się zwariować i że będziecie z resetem obywatelskim tak często, jak tylko będzie to możliwe, że będziecie nas wspierać. Również program Oczkość w głowie. Program jest prawdziwy, ale w czasach trochę, trochę na niby. Zobaczmy wyniki ankiety, bo to też nam da pewien asumpt do myślenia, ale myślę, że Państwo tutaj jesteście absolutnie zgodni. Jacek Sasin, Sasin mówiąc o PISie i prawej stronie sceny politycznej, jesteśmy normalni. Koniec cytatu. 41% uważa, że nie wiedział, co mówi. No i rzeczywiście, taka jest prawda. Prawdopodobnie marzył, 29% kłamał, no, 19% oraz żartował 11%. Coś w tym jest... Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami, bądźcie z nami i wspierajcie nas, nie dajcie się i resetujcie się wtedy, kiedy się tylko da. Do zobaczenia ciągle jeszcze prawdopodobnie po tej stronie muru chrześcijaństwa. Jestem Milkiem Oczkosiem i żegnam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Reset obywatelski